Z obwieszczenia Szembelana Jagiellonii Białystok ogłaszam, że 24 listopada roku pańskiego 2023 drużyna wojów Adriana Siemieńca przystąpi do obrony twierdzy Białystok, którą zdobyć zechce szlachetna i bitna drużyna z Gliwic z rodu Piasta. Wzywam wszystkich, młodzieńców i starców, kobiety i dzieci do działań obronnych. Kto żyw, niech chwyta za bilet i w te pędy zmierza na Słoneczną 1. Razem stawimy skuteczny opór groźnemu przeciwnikowi i obronimy nasz niezwyciężony gród. Jaga to my. Szanowni Państwo, nie pozostaje nam nic innego, jak tylko się zgodzić z naszym Wikingiem. Przypominamy, że bilety wciąż są do nabycia w naszych punktach sprzedaży, dlatego mamy nadzieję, że w dużej liczbie spotkamy się w najbliższy piątek o 20:30 przy Słonecznej i wspólnie kolejny raz obronimy twierdzę Białystok. A z nami o tym meczu będą rozmawiać trener Adrian Siemieniec. Dzień dobry. Dzień dobry. Jesus Imas. Cześć, Jesus. A w komunikacji z Jesusem pomoże nam Emil Kamiński. Przekazuję mikrofon trenerowi, a Państwa zapraszam do zadawania pytań. Widzę, że Michał już jest gotowy. Proszę bardzo. Dzień dobry, panie trenerze. Michał Zaborowski, TVP3 Białystok. Ta przerwa, mówiło się, że przyszła w dobrym momencie, po takim bardzo intensywnym okresie, gdzie też wiele tych problemów zdrowotnych się pojawiło. Jak w takim razie po przerwie wy się czujecie, jak ten czas upłynął? No i też pod względem zdrowotnym, czy już ci zawodnicy, którzy gdzieś tam jeszcze dochodzili do formy po urazach, czy oni już będą gotowi do gry w najbliższym meczu? Dzień dobry, no dziękuję. Na pewno ten okres, który był teraz przed przerwą na kadrę, bardzo intensywny ze względu przede wszystkim raz, że na natężenie, dwa, że na ilość meczów wyjazdowych i specyfikę tych sytuacji, w których dwa razy nawet nie wracaliśmy do domu. No ale taka jest piłka, no i nie jesteśmy jedyną drużyną, która z takimi sytuacjami się boryka. Bym powiedział nawet, że jeżeli chcemy w przyszłości aspirować do tego, żeby no cały czas klub szedł do przodu, no to na takie sytuacje też trzeba być po prostu przygotowanym, no bo tych meczów wtedy się ma więcej, a nie mniej. Co do tej sytuacji kadrowej, no to na pewno ten czas przybliżył niektórych zawodników do powrotu na boisko, ale nie spowodował, że ten etap ich leczenia jest już zakończony. On przyspieszył ten czas, na pewno im pomógł. Mówię tutaj o przypadkach Oriego i Wojtka, bo oni już zaczynają powoli wchodzić na boisko. Kiedy to doprowadzi do sytuacji, w której już będą z nami, to nie chcę deklarować teraz terminów, no bo nie wiem też, trzeba poczekać cierpliwie, robimy wszystko co w naszej mocy, żeby to było jak najszybciej. W przypadku Bojana i Jarka, no to jak już wiemy, to są dłuższe sprawy, więc tutaj no temat ich najbliższych spotkań w kontekście tutaj grudnia, no to jest i listopada jest po prostu zamknięty w jednym i drugim przypadku, a jeżeli chodzi o Afiego i Jesusa, to trenują z drużyną i przygotowują się do meczu z Piastem. Jakie decyzje zapadną w przypadku kadry meczowej, składu wyjściowego, to już przekonają się Państwo w piątek. Patrząc w tabelę, sytuacja bardzo dobra. W Pucharze Polski gracie dalej. Tak naprawdę 5 spotkań do końca roku, taka ostatnia prosta. Czy jakieś cele na tę ostatnią prostą tej rundy macie wyznaczone przed zespołem? No cele mamy niezmienne, takie jak mamy od początku tego sezonu, czyli chcemy wygrać każdy mecz i po prostu tak do tego podchodzimy. Tak jak pan wspomniał, zostały 4 spotkania ligowe, 1 pucharowy i na każdym tym meczu skupiamy się w kolejności po prostu. I teraz myślimy tylko o meczu z Piastem, myślimy o tym, żeby wygrać spotkanie i cała ta nasza koncentracja jest już wokół tego meczu skupiona po prostu. Przyjeżdża właśnie Piast do Białego Stoku. Patrząc w tabelę, Jagiellonia na pewno będzie faworytem, ale patrząc na ten bilans Piasta, no to jest król remisów. W takiej sytuacji dawno nie było, żeby 11 chyba, jeśli się nie mylę, spotkań do tej pory zespół z Gliwic zremisował. Dla was pewnie remis nie będzie zadowalającym wynikiem tego meczu.
No tak jak powiedziałem przed chwilą, no chcemy wygrać w każdym meczu, tak? No i ciężko mówić dzisiaj przed meczem, że zadowolimy się z remisu, tak? No zawsze ta perspektywa się zmienia po spotkaniu, no bo jakże inaczej smakuje, nie wiem, remis w Kielcach, gdzie dwa razy odrabiasz, a jak inaczej smakuje remis w Łodzi, gdzie w ostatnich minutach tracisz zwycięstwo, a jeszcze masz szansę, żeby ten mecz przegrać na własną korzyść. Także no zawsze ten punkt to jest perspektywa też spotkania, ale my tak do tego nie podchodzimy. Chcemy wygrać u siebie i nie tylko u siebie. Pojedziemy na mecz wyjazdowy, też będziemy chcieli wygrać i na tym się skupiamy. Co do statystyk, ja mam takie podejście do tego, że one są fajne, ale one to już nic nie znaczy. No to już nic nie znaczy, że my tak naprawdę w lidze wygraliśmy wszystko do tej pory u siebie i to nic nie znaczy, że Piast jeszcze nie wygrał meczu na wyjeździe w tym sezonie i że dużo remisuje. To nie ma najmniejszego znaczenia. Przyjedzie drużyna, która od pierwszej do 10 minuty będzie nam chciała zabrać punkty, a my będziemy musieli zrobić wszystko, żeby potwierdzić swoją dyspozycję. Będziemy musieli zagrać przede wszystkim bardzo dobry mecz i takiego też meczu się spodziewamy. I tutaj przedmeczowa statystyka nie wygra za nas spotkania, więc to jest fajne, ale w żaden sposób nie pomaga nam to w przygotowaniu do spotkania, ani nam nie ułatwi zadania, które stoi przed nami. Jeszcze o tym meczu dwa słowa. Zawsze powtarza pan zawodnicy też, że przede wszystkim patrzycie na siebie, nie na przeciwników, ale mimo wszystko jakby pan scharakteryzował na ten moment zespół Piasta, jakie są mocne strony waszym zdaniem tej drużyny? No przede wszystkim uważam, że to jest dobrze zorganizowana drużyna pod kątem organizacji gry. Nie tylko w obronie, ale też w ataku, bo Piast, nawet statystyki o tym świadczą, że punktuje słabiej niż powinien rzeczywiście mieć. Oczywiście są różne opinie w stosunku do tego XG, jedni je uznają, drudzy mniej, ale no fakt jest taki, że Piast stwarza sobie sytuację i po prostu na pewnym etapie ich nie wykorzystywał, dlatego też pewnie tych punktów ma mniej niż by chciał. Przegrał tylko dwa spotkania chyba, tak? Jeżeli się nie mylę, no to w takiej ilości spotkań to też jest, uważam, bardzo dobra statystyka, która świadczy o tym, że to jest dobra drużyna po prostu i mająca dobrego trenera, mająca dobrych jakościowych piłkarzy i to, co powiedziałem przed chwilą, no spodziewamy się trudnego spotkania, ale no naszym punktem odniesienia i sposobem przygotowania do meczu nie jest mówienie o tym, że to będzie trudny mecz, bo przyjeżdża trudny przeciwnik, tylko my mówimy o tym, jak my mamy zagrać i co mamy zrobić, żeby być najlepszą wersją samych siebie. Na tym się skupiamy, o tym rozmawiamy codziennie. Tam idzie koncentracja nasza w proces treningowy i taki jest nasz cel. My chcemy po prostu zagrać bardzo dobry mecz i tyle. I na tym się skupiamy. A czy to wystarczy, żeby wygrać jutro z Piastem Gliwice? Przekonamy się po meczu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, Jesus. Ciebie też chciałem o tą formę fizyczną zapytać, bo też wróciłeś niedawno po urazie. Czy udało się już teraz w tej przerwie troszkę odpocząć, ale też już wejść na takie pełne obroty treningowe? Come back after. Understood. Yes. Yes, I know that I was out a few games. Last week it was good for me to come back in good shape. I could train, I could rest. And it was very important for me. And now I'm just looking forward. I feel good. I need games. I need to play. I need to feel again on the pitch. And this is the most important. I'm very happy that I'm healthy again. So just looking forward to don't have more injuries. Więc odpowiadając, Michał, na twoje pytanie, Jesus powiedział, że z powodu urazu opuścił kilka meczów, natomiast te ostatnie dni, ta przerwa była dla niego bardzo potrzebna, bo był czas i na odpoczynek, i był czas także na taką cięższą pracę. Stwierdził, że w tej chwili patrzy tylko przed siebie, czuje się absolutnie zdrowy, już się nie może doczekać kolejnych meczów, żeby udowodnić swoją jakość. No to właśnie do meczu z Piastem Gliwice, czy wy, Jesus, czujecie się faworytami tego spotkania, szczególnie na własnym stadionie, przed własną publicznością, gdzie te statystyki no, są znakomite w tym sezonie, 7 ligowych zwycięstw? Yes, we are playing very good at home. Nobody can take points, and this is our target this season. You know, we know that Piast is a good team, but we are playing home. We need our fans. From here, I would like to ask them to come to the stadium, because with them we are stronger. We feel their atmosphere,
And for sure Piast also. They are playing away, they are playing in our castle that we are building now. So I hope it will be a good game for us and we can take these 3 points. Jesus powiedział, że oczywiście oni czują się bardzo mocni u siebie w tym sezonie, odnieśli komplet zwycięstw i to taki jest ich cel, żeby w tym sezonie regularnie wygrywać, regularnie punktować. Piast to dobra drużyna, ale przyjeżdżają na nasz teren, przyjeżdżają do naszego zamku, który w tej chwili budujemy. I Jesus także apeluje do kibiców o jak najliczniejsze przyjście na jutrzejszy mecz, bo z ich wsparciem, z nimi, oni jako drużyna czują się jeszcze bardziej pewni siebie. A czy jest jakaś dodatkowa presja związana właśnie z tym hasłem obrona twierdzy Białystok? Tak jak powiedziałeś, każdy chce teraz przejść tą serię, przełamać, wywieźć punkty z Białego Stoka. Wy rzeczywiście tej twierdzy musicie bronić. Czujecie dodatkową presję, dodatkowe ciśnienie? No, I think the pressure is for them, because we know that we want to win every game. Since we start, nobody can take any point here. So every team that's coming here, they want to be the first. But we'll try to don't do it this and just win every game that we can do it here at home. Jesus powiedział, że tak naprawdę presja to jest na Piaście, żeby wiadomo, że w tym sezonie Jagiellonia pozostaje zwycięska przed własną publicznością, wygrywa wszystkie kolejne mecze i tak naprawdę każda kolejna drużyna, która tutaj przyjeżdża, chce zdobyć jakiś punkt, licząc na to, że będzie to pierwszą. Tak więc Jesus powiedział, że nie, że absolutnie on nie czuje żadnej presji na drużynie, uważa, że presja właśnie będzie spoczywała na drugim zespole gości. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.